W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie, dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło, postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w starym składzie. Ela, Paweł i Janek. No witamy 1 czerwca. Stoimy dalej w tym porcie. No dzisiaj nie wychodzimy. No jednak obsługa przyszła rano, także wszystko będziemy mieli w ten dzień cały postoju. Bo przy takim wietrze, no jeszcze w trasie byłoby ok, ale ma się utrzymywać do późnego wieczora, także wchodzenie gdzieś, nie wiadomo, jakiś mały porcik, jakbyśmy trafili, to mogłoby być nieciekawe, więc zdecydowaliśmy się pozostać tutaj, jeszcze odpocząć sobie po wczorajszych wrażeniach. No, jak wieje, to chyba słychać tutaj, gwiżdżę cały czas w wantach. Ładny żaglowiec, że zrobimy chwilkę, jest już po obiedzie, wiaterek dalej ładnie wieje. No i na wieczór wiatr stanął, nawet troszkę wcześniej niż było to w prognozach zapowiadane, ale już zostaliśmy, zrobiliśmy sobie kąpiele, także troszkę cywilizacją zapachniało bardziej, a rano wychodzimy. No właśnie sąsiad Niemiec przyszedł do nas na pogawędkę, pogadał teraz z Pawłem, przyniósł nam piwko, poczęstował. No, miły starszy pan. W takim razie tym miłym, piwnym akcentem zakończymy dzisiejszy dzionek. No, prost. Do jutra. No i kochani, 2 czerwiec, piątek. I wychodzimy. Za chwilkę. Wszystko sprawdzone, olej sprawdzony, paliwo dolane. Zaczyna się już rozwiewać, już słychać świst wiatru, ale jeszcze zdążymy. Akurat na trasie będzie spory, a później, jak będziemy wchodzić, miejmy nadzieję, troszkę siądzie. To co? Żegnamy. Marstand i drogę.
tutaj drugi porcik naprzeciwko Marstrand prawie. Troszkę dalej trzeba popłynąć, jak się przepływa koło Marstrand, zostawia się ten główny port po prawej burcie, to dalej na wprost jest właśnie port. Tak wygląda. Kawałek bardzo szerokiej wody. Następne przewężenie. Ciekawe, czy to naturalne, czy tu coś pomagali, no nie? Tu też te są tak równo jakoś powycinane, że są, ale... bo na takim wąskim przejściu stawać. Masz tu następne po lewej. No i tutaj to można stanąć, wiesz, no, tak, no. Nie, no ja wiem, no. Ale słuchaj, jak jest bezwieczna pogoda, jakaś lipiec, sierpień. I bramka została za nami. Jak wąwóz, tak. To powinni fiordem nazwać, nie? I zapanowała cisza i spokój na pokładzie. I spokojna żegluga po otwartej wodzie, prawie że. No jeszcze tam wyspy dookoła są, ale to już jest... To jest przedsionek tego, co jak płynęliśmy w tamtą stronę. Sprawiało nam radochę. Teraz nie robi wrażenia za to. No i pojawiają się oznaki już, proszę. Cywilizacji żeglugi. Taki stateczek pracy. Jak pchacz, jak coś. Dźwig na pokładzie, dziób całkiem płaski. A my spokojnym tempem 3, powyżej 3 od czasu do czasu spada do 2,8, 2,7, ale... A po lewej burcie, na horyzoncie, wieżowiec z Göteborga ten budowany. No i na wodzie zaczyna się też ruch. Spotkanie żagielek, to już przyjemniej niż z jakimś motorowym. Mówiłem o dużym statku oczywiście, bo motorowodniacy ostatnio są bardzo mili. Wczoraj nas zaskoczył motorowodniak z Niemiec. Przyszedł z piweczkiem na wieczór.
Ładna jednostka, spora. Szwed. Paweł walczy z mapami. A ja sobie steruję pośpiechem się. Znowu mamy towarzystwo, tym razem w tym samym kierunku. Z lewej burty, tyle że dużo większy jacht. Też se spokojnie, na gini. Tam przed nami jakiś gafel, ładny, stary. Tak, 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 z bezanikiem. A za nami, na horyzoncie, jeszcze widoczna twierdza z Manstrand. Mamy towarzystwo cały czas jakiegoś helikoptera ratunkowego. Albo mają ćwiczenie, albo jakąś akcję. Bo już lata z pół godziny tutaj. Wyspa z budowlą, która budziła nasze zainteresowanie, jak płynęliśmy w tamtą stronę, bo szlaki nam się przecinają. Zamykamy już drugą pętlę, przecinamy drugi raz. Już zbliżyliśmy się do tego obiektu. Jesteśmy bliziutko. Teraz można go dobrze obejrzeć. Tym razem do akcji wkroczył inny śmigłowiec. Opuszczał ratownika przed chwilą. O, i podnosi właśnie. Opływamy wyspę, ale z drugiej strony tym razem płyniemy tej wyspy. Tutaj był porcik jachtowy, który nawet braliśmy pod uwagę, czy nie stanąć. Ale płyniemy sobie dalej. Porcik posiada wszystkie, proszę bardzo, stacje, kawiarnia. Restauracja, miejsca hotelowe. No i swoją własną latarnię morską. Swoją własną latarnię. A, no tak, tak, no właśnie, o. I swoją latarnię morską. Sepkę minęliśmy drugi raz, tylko jak mówiłem, z drugiej strony tym razem. I oni się pchają do tego. Teraz piątek, czyli dzisiaj, tak? Mhm. Mają popłynąć do Trzebieży, bo tam jest prąd. No rozumiem, żeby się grzać. Żeby się grzać, no. No tak, bo właśnie rozmawiamy o wyprawach znajomych wokół komina. Z międzywodzia, tak? No i o temperaturze, która teraz jest. Także w tej chwili, kochani, jest 12 stopni. Zaraz pokażę. 12,5 stopnia dokładnie. Także, no, babciu mówi, że mu rączki zgrabiały. No to proponuję, żebyś sobie rozgrzał rączki, to... Chcesz kawkę? To zrób kawkę, a ja teraz posiedzę i po tego. Dobra? Po kapitańsku.
No niech będzie. No i zmiana halsu. No dzisiaj mamy po prostu light. Odpoczywamy za te przypływy adrenaliny. Babciu szykuje kaweczkę. A ja tym razem grzeję się przy sterze na słońcu. I mijamy następny porcik z jakimś małym miasteczkiem. Nie, to chyba na bojkach tam stoją. Tak, tak, tam to jest chyba na bojkach. No, w tym porciku troszkę więcej miejsca niż w poprzednim. A my kierujemy się tam, prosto przed nami jest jakiś, też dwa porty większe, chcemy gdzieś tam stanąć. I mijamy dalej poszczególne porciki. Szukamy i tak, i szukamy jakiejś w razie czego alternatywy, gdyby tam w tym porcie, do którego się kierujemy, nie było zbyt przyjaźnie, no to zawsze można wrócić. Nie jest to długa, duża odległość. Tu jest ten port, o którym mówiłem. To jest, myślę... Aha, jeden z tych, takich tak, założonych. Tak, no tak. Ale chcesz dalej? No... No to popłyniemy dalej jeszcze. No i mijamy jakąś stację serwisową dla sprzętu ratunkowego. O, ryby, tratwy ratunkowe tam, pomosty do spuszczania. No my przed siebie dalej. Zobacz, jaki śmieszny. No, jesteśmy przy nabrzeżach promowych. Akurat przecinamy to podejście. No, na ten, który stoi, dopiero wjeżdżają. Przed chwilą wyjechały, także sądzę, że spokojnie, spokojnie zdążymy przejść. No i dobrze. Bo z drugiej strony już płynie następny. A porcik, do którego się kierujemy, prosto tutaj właśnie przed nami i zobaczymy co to jest. No, wygląda na sporawę, no z daleka, a co będzie, to się przekonamy. Zacumowaliśmy już w tym porciku ostatnim, który sobie założyliśmy. No na razie nazwy nie podaję, bo na mapie są podawane trzy obok. Nie wiadomo, która należy do tego, czy to nazwa wyspy, czy samego portu, że nie chciałbym mylić. No jak mówiłem, w Navionixie mi się mapa skończyła, zawsze korzystam z Navionixa. Tam jest przejrzyście to wszystko podane. Tutaj niestety na ploterze ta mapa inaczej troszeczkę pokazuje i działa. No co, jakieś taka przy mieścińce, jakieś przedmieściach, nie wiem, ciężko powiedzieć. Nieduża wyspa zresztą. Na razie nie namierzyłem żadnych sanitariatów, nic. Nie wiem czy tu jest. Podłączenie do prądu niby jest. No, czekamy, zobaczymy. Jak się ktoś zgłosi, no to będziemy, bo tu nie widzę nic, żeby do opłat na pewno nie ma żadnych automatów, nic. Głębokości przy pomoście, jak widać,
przy samym tym, no nie są jakieś duże, ale tam już schodzi w miarę, tak jak podchodziliśmy w pierwszym momencie, też tak spojrzałem i miałem krzyczeć do Pawła, żeby hamował, ale widzę, że mówię, dziób nam na pewno nie uderzy, a kil jeszcze zmieści się w tym głębokim fragmencie. No dobra, wracam do Bourbona. Pokażę, jak on tam stoi przy kei. No i jest Bourbonik. Tak sobie stoimy przy Y-bomach, także spokojnie. Podciągane na obie strony, bo niestety, ale wysokie Y-bomy, trzeba uważać, żeby w razie czego stójek nie wyłamało, także no dobra, zobaczę jeszcze na wejściu, co tam jest, główki od strony portu i następny historyczny wiatraczek. No nazwy miejscowości czy portu dalej nigdzie nie widziałem, ale zaraz zobaczę, bo jest stanowisko to ratownicze, może tu będzie coś. No, na kole jest niby Hedens. Port Hedens. Także no jedna z tych nazw figuruje na mapie. Także będę się posługiwał tą nazwą. Że jesteśmy w porciku Hedens. Jest ta poobiednia. No, piątek dzisiaj. To Szwedzi tutaj gremialnie przyjeżdżają i wyjeżdżają. Przyjeżdżają samochodami, a wyjeżdżają tymi swoimi motorówkami. Bo jednak 90% w tym porcie to motorówki. Trzy. Dwa z tyłu i jeden z przodu. Nie ósma, ale chcę już zrobić zakończenie, dlatego że pomimo pięknej pogody, no bardzo chłodny. Dzisiaj wyjątkowo chłodny wiatr jest, więc chcemy troszkę nagrzać, włączyć nasze ogrzewanie i podgrzać łódeczkę, żeby nam się w miarę dobrze spało, żebyśmy nie marzli. No więc będę musiał się schować i dlatego to zakończenie troszkę wcześniej zrobię. No co, dzisiaj zrobiliśmy około 14 mil. No przy takim delikatnym wietrze, no cały czas, tak jak tam na filmie było, około trójki lecieliśmy. No nie sprawdziły się żadne prognozy. To znaczy tak, noc była spokojna, miało bardzo wiać w nocy, no nie wiało zupełnie. W dzień od rana zaczęło troszeczkę tam podwiewać tak mocniej, już myśleliśmy, że się zaczyna ten wiatr zapowiadany na dzień mocny. No akurat zdążyliśmy wyjść, no i przysiadło. No przysiadło na tyle, że bardzo spokojna jazda na foku. Znaczy no idealny wiaterek, idealny był do płynięcia. Także tutaj przyszliśmy szybko, przepłynęliśmy te wszystkie porty, zatrzymaliśmy się w ostatnim właściwie, który zakładaliśmy, że możemy wejść. Stoimy, no nie ma w tym porcie nic. Generalnie to jest taka jakby przystań, nie wiem, czy kilku klubów. Nic, nie ma żadnych informacji, nic. Nie ma żadnych sanitariatów, z tego co no, próbowaliśmy znaleźć
wszystko pozamykane, tutaj jakieś budeczki są, ale nic nie wskazuje na to, żeby tutaj coś nawet było, no. Także co, no, na noc wystarczy, że stoimy spokojnie, bezpiecznie i tyle, jutro ruszamy dalej. To co, do jutra, na razie.